Cześć, tu Wulgarny Kinoman. Oglądacie kolejne nagranie z cyklu Najlepszy film M. To M jakoś niepostrzeżenie podstępnie zamieniło mi się z miesiąca na całą porę roku. Dlaczego tak się stało? Zaraz wszystko wyjaśnię. Przez ostatnie miesiące okazji do pójścia do kina było jakby trochę mniej. W związku z tym ciężko byłoby wyłuskać w niektórych miesiącach chociażby dwa filmy, które mogłyby stanąć do rywalizacji. Sytuację pogorszył fakt, że w maju wizytowałem festiwal Off Plus Camera w Krakowie, po którym byłem już tak kurwa napasiony filmami, że najzwyczajniej w świecie nie chciało mi się śmigać do Cinema City. Zresztą jeśli oglądacie to w sierpniu, to wiedzcie, że już powoli zaczynam wrzucać te zaległe recenzje z Off Plusa. Naprawdę fajne filmy i naprawdę fajne recenzje. Zwykły youtuber zapewne zamknąłby z płaczem swoją działalność, pousuwał filmiki, kurwa, załamał się. A wiecie co ja zrobiłem? Trudne słowo, uwaga. Konsolidacja. To jest kurwa pojęcie ekonomiczne i ono bardzo dobrze sprawdziło się właśnie tutaj na wasze potrzeby. Zebrałem więc z tych kilku poprzedzających miesięcy filmy do kupy i tą kupę kup nazwałem sobie wspólnie Wiosna 2014. Jak wam się podoba? Świetny pomysł, tak wiem, dziękuję, brawo, brawo. Cóż, mimo tej konsolidacji umówmy się, że zbyt wiele recenzji nie natrzaskałem, więc przejdę do sedna. Jedynym godnym wyróżnienia i zwycięskim filmem w tej kategorii jest Snowpiercer, Arka przyszłości, bo to jest science fiction, a od tego typu filmy coraz trudniej, bo to film w koprodukcji koreańskiej, czyli inny, niecodzienny, taki lekko przetrącający naszą mózgownicę, bo dostarcza nie tylko fajnej rozrywki, rozwałka, bunt, jakieś burdy, ale też gdzieś bokiem wtrąca w taki nieinwazyjny sposób ciekawe przemyślenia dotyczące, tutaj powtórzę z poprawką, ekologii, socjologii i dyktatury. Proszę Państwa, super ciekawa pozycja. A dlaczego Wam o tym opowiadam? Dlaczego tworzę te podsumowania miesięcy? Do miesięcy wrócę, obiecuję. Czy też pół roku? Nie po to, żeby Was naganiać do kina. Teraz już jest za późno. Już nawet w Opolu Lubelskim nie puszczają tego. Chodzi o to, że gdy kiedyś przypadkiem będziecie mieć do wyboru jakieś 2-3 filmy, czy to do wypożyczenia, czy do zakupienia na DVD, czy to do kupienia w VOD, czy nawet do ściągnięcia, to może przypomnijcie sobie o mojej rekomendacji i wybierzecie to, co słuszne. Nie marnujcie czasu, oglądajcie film Wiosny 2014, Snowpiercer, Arka przyszłości. Ja kończę. To był Wulgarny Kinoman. Pozdrawiam.